smak tej porażki też jest ciężki. Podziękowania dla zespołu, dla sztabu, bo naprawdę ja tylko jestem tą armatką, która tam musi odpalić parę razy, a całą robotę robią inni. Śmieję się, że będzie i cola, i pizza, bo tutaj zagrywka pod siatką MVP, ale oczywiście tak na serio to jestem bardzo z siebie zadowolony, bo naprawdę po tym ciężkim okresie miałem dużo czasu, żeby przepracować, odbudować się fizycznie i myślę, że ta praca teraz procentuje. Mecz był do wygrania, spokojnie, ale zawiodło nas parę rzeczy i musimy nad tymi rzeczami cały czas pracować. Nie czuliśmy się zespołem, który będzie wychodził na boisko i zbierał baty, więc wygrana z Kielcami pomogła nam podbudować morale, pomogła nam jakby zgłębić bardziej się w siebie i na kanwie tego zwycięstwa podeszliśmy do tego spotkania i daliśmy radę. Były momenty spadku i wzniesień, tak jak w każdym normalnym meczu i polskiej drużynie. Ja nie patrzę na to, ile mam lat, po prostu bawi mnie to fajnie. Dzisiaj udało nam się wygrać z Bielskiem na trudnym terenie, bo wiemy, że ta liga nasza jest bardzo wymagająca w tym sezonie. Także tym bardziej się cieszymy z tych bardzo istotnych dla nas punktów. Taki mecz dzisiaj, jak i przedwczoraj z Kielcami, daje dużo uśmiechu, daje przede wszystkim 3 punkty. Z tego się ogromnie cieszymy i mam nadzieję, że uda nam się to kontynuować. Chyba tą walką chcieliśmy tutaj pokazać, że bardzo nam zależy na tym, że nie poddajemy się właśnie po tym, jak tracimy swoich zawodników podstawowych, bo myślę, że musimy zapominać o takich rzeczach w trakcie meczu i nie myśleć o tym, bo to troszeczkę przeszkadza. Przyjmujemy bardzo dobrze, to jest nasz duży atut, że mamy Dawida Murka i Michała Ruciaka na przyjęciu. No to jest klasa sama w sobie, przyjmują naprawdę fajnie. I później na siatce możemy się zastanawiać, co możemy zrobić. Jesteśmy jednak wściekli, bo nie tak sobie to wyobrażaliśmy. Początek ligi mieliśmy ciężki, 2 mecze wyjazdowe, tak naprawdę z samą czubem tabeli. A dzisiaj to był ten mecz, kiedy należało zdobyć 3 punkty, a tych punktów nie ma. Mało tego, nie ma żadnego punktu, więc myślę, że wszyscy jesteśmy bardzo źli. No na to liczyliśmy właśnie, żeby pomimo tych właśnie problemów dużych, bo nie ukrywamy tego, na pewno jest ciężko nam grać. Widać, że zawodnicy, którzy wchodzą na boisko, którzy mają zastępować tych teoretycznie naszych liderów, fajnie się sprawdzają i z meczu na mecz to coraz lepiej wygląda. I cieszymy się z tego właśnie, że z trudnych terenów właśnie udaje nam się wywieźć punkty. W wielu sytuacjach jednak oddawali nam piłkę, a my sobie z tym nie radziliśmy. Albo się wpadaliśmy w siatkę, albo na tej kontrze graliśmy źle. Bartek Krzysiek tak naprawdę dzisiaj czego się nie dotknął, to zamieniał w punkt. Myślę, że zespół zbyt gorsze zasłużenie wygrał, natomiast my wiemy, jak musimy grać, żeby wygrywać. Musimy grać tak przynajmniej jak w drugim secie, czyli mocno na zagrywce, skoncentrowani w kontrataku, z głową na pierwszej piłce i to jest nasza gra. Jeżeli tego nie będzie, to będzie się nam grało ciężko z każdym. Obiecuję, że będziemy grać bardzo wysoką siatkówkę na bardzo dużym poziomie. Kolejne punkty przepadają, więc liga będzie bardzo wyrównana. Każdy punkt jest cenny, bo wiemy doskonale, jak skonstruowany jest kalendarz i jak to wszystko wygląda. No nic, to pozostaje nam od poniedziałku ciężko trenować i skoncentrować się na kolejnych meczach. A też nie będzie w nich łatwo, bo kolejny przeciwnik Zaksa i to jeszcze w Kędzierzynie. Także na pewno łatwo nie będzie, ale musimy pracować i zrobić wszystko, żeby ta gra wyglądała na każdym meczu przynajmniej tak, jak w tych pierwszych 3 kolejkach.